Politycy.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna. Komisja weryfikacyjna do sprawy zbadania afery z reprywatyzacją warszawską jeszcze nie ruszyła z kopyta, ale już dochodzą do nas informacje dotyczące pierwszych spraw, którymi zajmą się ludzie komisji weryfikacyjnej. Jak ustalił portal w Polityce.pl, okazuje się, że przed komisją weryfikacyjną mogą stanąć byli ministrowie skarbu z ostatnich 2 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Komisja będzie musiała sprawdzić, jak to się działo, że w latach 2014-2015 na poczet warszawskich roszczeń reprywatyzacyjnych Ministerstwo Skarbu przelało rekordową kwotę ponad 500 mln zł. Okazuje się, że nikt nie sprawdzał tak naprawdę w Ministerstwie Skarbu, na co te pieniądze były przeznaczone. Czy rzeczywiście trafiały do osób, których roszczenia okazywały się słuszne, czy trafiały do osób, które sprytnie wykorzystywały bałagan i dziwną atmosferę w warszawskim ratuszu i mogli na tych transakcjach zarabiać dziesiątki milionów złotych? A czym zajmie się w pierwszej kolejności komisja weryfikacyjna? To sprawa, szokująca sprawa kamienicy przy ulicy Chorzej 25A, którą jeden ze znanych rekinów reprywatyzacyjnych warszawskich przejął za kwotę 50 zł. Potem zażądał od ratusza 5 milionów złotych w ramach roszczeń reprywatyzacyjnych. Ta sprawa jak w soczewce łączy w sobie wszystkie patologie reprywatyzacyjne. Występują w niej bowiem urzędnik, znani prawnicy, znany biznesmen, a przede wszystkim sądy. Tym wszystkim zajmie się wkrótce komisja weryfikacyjna. W Polityce.pl, nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelna.